For Fun Home. Nie wiem, czy słyszeliście ten dźwięk zachwytu, już wiecie doskonale, kto jest naszym gościem. Margaret, cześć Gosiu. Widzę się, fajnie! Cześć, o tak, o jak... Mogę poprawić sobie włosy pod ten podglądzik. Tak, jak ona się nazywa, ta pani, przepraszam? Właśnie, jak się... Jaworowicz? Tak ona siedzi? Tak. Jaworowicz. Mhm. Ale to nie tylko ona, wiele, to jest taka chyba klasyczna też instagramowa pozycja. TVP taka, nie? Dobra. To nie, to my tutaj inaczej. Ale skoro już o nazwach mówimy, tak, to twoje nazwy ostatnio budzą jakby szerokie zainteresowanie, bo masz kilka swoich alter ego. Chciałem cię powitać, wiesz, troszkę po hiszpańsku, czyli twoimi klimatami na zasadzie Buenas tardes, señorita Margarita. Ale ty pewnie nie lubisz. Hola, mi amigo. Hola, hola. ¿Qué tal? Tranquilo. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y muy tu? Bien. A mi también. Pero yo quiero una cerveza. Yo per necesito favor. Una mesa para dos personas, por favor. Para dos personas, así sí. Umiem zamawiać sobie stoliki w restauracji, to tyle, jeśli chodzi o moją naukę hiszpańskiego. Ja umiem piwo, więc wiesz, każdy po prostu zamawia to, co chce, nie? To potrzebne. To bardziej przydatne. No właśnie, o tych latynoskich rytmach i klimatach też sobie troszkę więcej pogadamy, bo to jest silny taki, mam wrażenie teraz, wpływ twój. Ale jeszcze wracając do tego twojego alter ego, tak się zastanawiam, bo jest Maggie, jest Margaret, jest Gosia, jest Gaja. Mhm. Jak robisz sobie postać w Simsach, to jak ją nazywasz? jeszcze inaczej. okay. Tak, ale nie, tak mam wrażenie, że jednak, że takim alter ego była ta Gaja, a Maggie jest po prostu przedłużeniem Margaret. Takiej chyba po prostu starszej, z innym peselem, z inną wyluską, więc... A poza tym te wszystkie postaci się ze sobą łączą, ale ja tak, ja lubię w ogóle zmiany, ja lubię zmiany, no. Mhm. Znaczy, ja też jak na to patrzę, to mam wrażenie, że to jest na pewnym poziomie spójne, bo to jest pewna droga, którą przechodzisz, nie? Tak. I ten hip-hop też jakiś czas za tobą chodził. I te latynoskie rytmy tak. Też powoli gdzieś tam wplatałaś, teraz mocno w to weszłaś, nie? Tak, teraz no ta epka Gelato jest bardzo właśnie taka latynoska, ale też ja dużo wcześniej przejawiałam tego typu inspiracje i na Gai przecież było już Serce Baila, jest totalnie baila funkowym numerem, ale też te wcześniejsze moje hity, dużo było tam reggaetonu. Tylko teraz chyba bardziej wsiąknęłam jeszcze w kulturę i w takie niuanse, bo też bardziej znam tą kulturę, bo jakby dłużej w tym siedzę, bo mam większe skillsy, więc mogę jakby wyrazić je tak, a nie inaczej, więc... A hip-hop też się... Ja nie wiem, to po prostu... Ja jakoś tak mam wrażenie, że tak pęcznieje jak balon i tak wciągam do siebie takie różne inspiracje i one się tam ze sobą kotłują. I wychodzą jakieś takie... Potem z tego garnka tak to wszystko kipi i wypływa. Tak, tak, tak. No. I co będzie dalej? Bo... Piękna metafora jedzeniowa. Jesteś głodny? obiad jadłem drobny i A, wegański. No to dlatego właśnie. Tak, ale no jakaś zupa grochówka by Bo słuchałem też Maggie Vision i to jest w ogóle świetna, fajna płyta. I gdzieś widziałem też, gdzie mówiłeś, że to jest taka skończona całość i to Gelato jest jakby nową odrębną, dlatego tak. Nie jest dodatkiem do tej płyty. I rzeczywiście tak jest, bo Gelato jest takie właśnie wesołe, tak. Takie... nawet bym powiedział, że kampowe momentami, okay. Że takie jest właśnie kolorowe, takie troszkę przesycone taką wesołością i tymi latynoskimi rytmami, co nie znaczy, że tam nie ma fajnej przykminy, nie? Mm-hmm. Tego, czego miałaś dużo w Maggie. I się zastanawiam, jakby skąd ci się to wzięło, to ten dystans trochę, który nabrałaś do show biznesu, do tego, czy to są jakby trudne doświadczenia? Czy starość? czy ayahuasca? Starość pomaga, ayahuasca pomogła. W sensie jakby daje taki duży odzum, bo mamy tak wszyscy, że potrafimy tak wchodzić w te swoje historie i one są takie ważne i o Boże, ktoś powiedział o mnie to albo nie wiem, źle wyglądałam, ktoś jakby tak strasznie wchodzimy w te historie o sobie, a ta Aja mi pokazała, że to nie jest ważne, w sensie to nie jest ważne, nie? Że takie codzienne po prostu
wstanie i codzienny uśmiech, nie ma nic, myślę, droższego niż to po prostu. I ja też gdzieś tam w swoim doświadczeniu wiem, zresztą w piosence Tak na oko jest taki wers, czuję więcej, może trochę mniej mam, bo ja gdzieś tam bardzo świadomie zrezygnowałam z, no koniec końców z pieniędzy, czy z różnych sytuacji, które by wygenerowały... Zrzucałaś na przykład koncerty, tak? Albo rzeczy, nie, koncerty nie, chciałaś. Bo koncerty po prostu kocham, jakby to ja nie robię koncertów po to, żeby... Znaczy też jest to jakby moja praca, ale ja koncerty robię z zupełnie gdzieś tam innej zajawki, ale no jakieś, nie wiem, deal reklamowe i tak dalej, bo chcę więcej czuć, bo posiadanie nie daje mi tego szczęścia, bo żeby po prostu cieszyć się z tego, co się ma, trzeba mieć też na to czas, a ja w którymś momencie po prostu nie miałam czasu na jakby przejedzenie tego wszystkiego, co miałam i to jest bez sensu po prostu. Tak, to jest to taka stoicka trochę filozofia, że to małe rzeczy cieszą w życiu i też mam wrażenie, że często ludzie nie są w stanie tego zrozumieć, dopóki tego rzeczywiście nie doświadczą, nie? Czyli jasne. Tak długo, jak nie masz tych pieniędzy, to wydaje ci się, że to one dają szczęście, jakie masz, to nagle się okazuje, że nie i dopiero zaczynasz szukać tych innych rzeczy. Zaraz też przejdziemy do pytań na żywo, bo jesteśmy oczywiście na żywo, więc jak macie jakieś swoje pytania do Megi... A to jest live? To jest live. O kurwa. Sorry. Także jak widzicie, sorry. Nie zostało nic wypikane, możecie śmiało zadawać swoje pytania. Możemy tutaj gościa zaginać na wszystkie sposoby. Ale wracając do tej właśnie twojej odmiany i tego zrozumienia istoty życia, rzeczywiście ta ajałaska... To jest duże słowo, istoty życia. Ja słuchaj, bo wiem, gadałem że o ajałasce nie wiem. Z Pedro Capo. I on też ma takie wrażenia, że on sobie jedzie tam do tej jakiejś brazylijskiej dżungli, siedzi tam tydzień z tymi szamanami i biją te napary. I rzeczywiście on sobie na przykład rozmawia ze zmarłym ojcem. Okej. I to mu daje jakąś taką, wiesz, refleksję. Jak to u ciebie było? Wiesz co, ja też traktuję... I traktowałam jakby tą podróż do Peru i te podróże różne, które się dzieją po ayahuasce. Nie jako, że ja jadę i teraz coś mnie uzdrowi, tylko jakby uważam, że to wszystko, co do nas przychodzi, czy podczas medytacji, czy bo tak do tych stanów można też dojść na wiele różnych sposobów, każdy ma swoją drogę, nie wiem, robiąc jogę, chodząc do kościoła, na wiele różnych sposobów można osiągnąć ten tak zwany zen. I ja nie uważam, żeby to, że coś mi teraz powiedziało, że jak jest. Ja wiem, że te wszystkie rzeczy mam w sobie, tylko miałam je poblokowane i jakby ta ayahuasca była narzędziem tego, żeby mi się to odblokowało. Więc jeżeli ktoś rozmawiał ze swoim ojcem, to prawdopodobnie może to robić też na trzeźwo. Znaczy to jest psychodelik, nie? Więc on ci tworzy troszkę wizję, ale no jakby to wszystko wychodzi z ale jakby te w ciebie, wizje nie? są w tobie, nie? No. To nie jest tak, że na ciebie skapuje po prostu jakiś tam mama ayahuasca i mówi, o, ja znam tego twojego ojca, gagatka. Nie, to jakby to są wszystko, to jest wszystko w nas, więc też to uleczenie w jakimś sensie, tak? Też zawsze było we mnie, tylko nie wiem, za bardzo się może zakręciłam na jakimś innym wątku i jakby to mi pokazało i jakiś taki bardzo jasny umysł mam po tym. I też nie da się nie odzobaczyć, w sensie jak już się coś zobaczyło, to się nie da tego odzobaczyć. Okej, czyli to jest takie doświadczenie, że jak już zobaczysz ten świat, tak jak wejdziesz do tej wody, to już to zostaje w tobie, ta refleksja. Nie jest tak, że nie wiem, że schodzi z ciebie ten high ayahuaskowy czy jakikolwiek inny i masz powrót do szarej rzeczywistości? Wiesz co, ciekawe jest to, że jakby w kontekście i w odróżnieniu... Boże, teraz będę jakimś po prostu narkotykom... Ja nie wiem i znowu będą te nagłówki. Ja nie robię takich rzeczy nigdy w życiu. Ale jest tak, że ta ayahuasca jest... Ja traktuję to jako medycynę i nie uważam, że to nie jest jakby substancja, to nie są żarty, to jakby to jest... To jest naturalna substancja. Tak, ale w tym sensie to nie są żarty, że to nie jest tak, że wiesz, w piątek idziemy na imprezkę i se golniemy. Jakby ja traktuję tą roślinę bardzo z ogromnym szacunkiem. Coś chciałam powiedzieć, o czym już zapomniałam? Ach, ta krótka pamięć, ciekawe dlaczego. Tak, no że ayahuasca, że poszukiwaj, że to ci gdzieś tam głowę otworzyło, nie? A, tak, otworzyło. A, ja wiem, co chciałam powiedzieć. Że w odróżnieniu na przykład do innych substancji, po ayahuasce się nie czujesz dobrze, wręcz przeciwnie, po ayahuasce się czujesz tragicznie. Tylko to, co ona ci daje nie na drugi dzień, nie na trzeci, czwarty, tylko na wiele miesięcy po, nie wiem,
nie będę tego opisywać, bo nie da się tego opisać, ale jest jakaś taka mądrość, nie wiem. Tak, no to jest ciężkie na żołądek. Pedro Capo akurat wspominał, że on w ogóle się tygodniami do tego przygotowywał i między innymi wymaga to wyrzeczeń takich jak wstrzemięźliwość seksualna. Że też. Podobno jest wtedy mocniejsze efekty. No ale dobra, żeby nie było tylko, że tutaj ćpiemy. Pytania od widzów, bo jest kilka na ten temat. Z którym raperem chciałabyś jeszcze nagrać piosenkę? Jarek pyta. Chciałabym, kilku mam takich, no. Mhm. Chciałabym z Kubą, w sensie z Kubą. Mhm. Chciałabym z Tako też bym chciała. Z Oskarem bym chciała, z problemu, z kłopotu. No i jest chłopaków trochę na scenie, mamy też trochę, chyba wszyscy byli chętni. Mamy też trochę czasu przed sobą, ale wiesz, chciałabym jakby, żeby te współprace, zresztą tak do każdej tej współpracy podchodzę, że jakby bardziej patrzę pod kątem piosenki i jaka ona jest i do kogo ona pasuje, niż że muszę zrobić z tym kimś, bo coś tam. O Jezus, i z Okim, co to jest za człowiek? Niesamowity, tak. Okej, okay. No to myślę, że fajne inspiracje i podejrzewam, że jak będziesz dalej szła tą drogą, to się wszystko ziści, bo rozumiem, że zostajesz w hip-hopie. Czyli się gdzieś wybierasz dalej już do Latina. Ja po prostu se jestem. Mhm. I se jestem jest, myślę, wystarczającą i bardzo obszerną odpowiedzią, bo ja ani nie odchodzę od hip-hopu, ani od popu, ani jakby... Nie wiem, robię już tę muzykę tyle lat, że mi się najzwyczajniej w świecie nudzi robić ciągle to samo. Mhm. I uwielbiam jakby te podróże muzyczne i chcę je jakby kontynuować. I nie wiem, co jeszcze będę robiła, ale jeszcze nie wiem, co może. Czyli tryfujesz po prostu łodzią zwaną życiem. Zobaczymy, i zobaczysz, tak. Co ci to życie przyniesie. Okej, okay, bo jest jeszcze pytanie a propos twoich utworów. Kacper pyta, jakie pojawią się angielskie utwory, o których mówiłaś niedawno? Jakie? Ja nie wiem jakie, ale mam jakiś zalążek kilku utworów, no dobra jednego, bo tamte nie są fajne po prostu, ale nie ma jeszcze tekstu, więc... Tak, bo wcześniej śpiewałaś po angielsku, ale mam wrażenie, że w rapie nie jest to też takie proste, że jednak ta plastyka języka jest dużo tutaj większa i bogatsza, z kolei język angielski też jest fajniejszy do rymowania, do gdzieś tam takiej melodyki, nie? Więc chcesz się porwać na rap po angielsku? Wiesz co, nie wiem, ja w ogóle, rap to jednak jest, ja lubię sobie nieraz przerapować, ale nie nazywałabym tego coś, co robię jakby stricte rapem. Hmm. Bo ja jednak cały czas nazywam to tak bardzo ogólnie urban popem, bo jest tam trochę hip-hopu, ale jednak są nadal to wpadające w ucho, w moim odczuciu, melodie popowe dosyć, takie bardzo catchy. I więc te granice dla mnie po prostu są, to się tak przeplata. Ale odpowiadając jeszcze, że ten angielski, no to jednak piosenka popowa, napisać piosenkę popową po angielsku, down. Wiesz, jakby to nie jest wymagające tekstowo, a jednak rap się opiera na tekście. Ja jako osoba, która nie jest native'em. I na przekazie przede wszystkim, nie? I na przekazie, no. Ja ostatnio próbowałam, napisałam jakąś zwrotkę po angielsku, rapową, ale nie wiem, czy ona jest dobra. Po prostu też nie mam danych, wiesz, muszę się tego nauczyć. A możesz ją teraz nam zacytować? Nie pamiętam, coś tam, Terry Black. Okej, okay, to spoko. Nieważne. Ale to jest fajne, że jakby rzucasz sobie wyzwania, nie? To też ty odpowiedziałeś o tym, że to jakby siedzenie w tym swoim stylu to jest lenistwo, że gdzieś tam trzeba wychodzić ze strefy komfortu. Ja się zastanawiam, jak to gdzieś tam oddziałuje też na ludzi, którzy cię słuchają, nie? No bo oni jednak mają jakieś oczekiwania, a ty teraz trochę wchodzisz w taką sferę właśnie pewnego stoicyzmu, gdzie nie masz oczekiwań, nie? I gdzie nastawiasz się na to, że coś wypuścisz i jakby nie oczekujesz, czy to będzie hitem, czy nie, czy odniesie sukces, czy się spodoba, czy nie. Jakby nie masz poczucia, że część ludzi może na przykład od ciebie odejść albo oczekuje czegoś zupełnie innego? No jasne, że tak. Natomiast ja spełniałam przez wiele lat oczekiwania innych, ale też swoje, tak. Ale jestem w takim momencie, że jakby, guys, mam 30 lat, nie? Nie widać, nie przejmuj. Ja wiem, ale tak sobie pomyślałam, że jakby kiedy jak nie teraz. Ja
lubię robić muzę i w ogóle też piszę muzykę na przykład dla innych, więc ja nadal piszę rzeczy popowe, ale na przykład aktualnie nie odnajduję się w tym jako taki artysta, który będzie, wiesz, po prostu to firmował sobą, bo jestem w innym miejscu, chcę mówić o innych rzeczach. I uważam, że rynek jest tak duży, że jeżeli komuś się to nie podoba, to może po prostu sobie znaleźć inną artystkę i jakby z nią iść, bo jakby ja rozumiem, że może to się komuś nie podobać, nie? No ale koniec końców mi się to podoba. To jest fajne, dojrzałe podejście i super, nie? Mimo gdzieś tam, tak jak... A właśnie, pytają cię o dowód jeszcze w sklepach? Nie pytają. Szkoda, już smutny czas, nie? Dla nas. Starość. Nie, ja w ogóle kocham, polecam się starzeć, szybciutko. Tak, bo to jednak daje pewien to właśnie spokój, który ty też teraz zyskujesz. I zanim do tego wrócimy, mamy jeszcze pytanie od Mateusza. Gdybyś dostała propozycję koncertu na Dniach Wina w Środzie Śląskiej, czy wpadłabyś i jaka to byś musiałaby być stawka, żebyś przyjechała? Czy w ogóle Dzień Wina w Środzie Śląskiej jest super? Ja nie wiem, to zależy od tak wielu rzeczy, ale ja lubię wino. Wino jest okej, ale no to... Jakby mail, jakieś takie rzeczy. Okej, to a propos jeszcze tego, o czym mówiłaś przed chwilą i tej dojrzałości, tej realizacji jakby swoich pasji. Założyłaś swoją wytwórnię. I teraz jak to będzie z tymi twórcami i artystami, którzy do ciebie przyjdą i będą tam z tobą robić muzykę? Czy ty im dajesz pełną swobodę, czy na przykład nakierowujesz ich na konkretny kierunek, jakby wiedząc, co się sprzeda na przykład, albo co się dobrze przyjmie? Wiesz co, przede wszystkim my zaczynamy od tego, mamy dwoje artystów wytwórni, na tak, razie to dwoje, okej, okay, dzięki. I jakby zaczynamy od tego, że no, jesteśmy tacy bardzo picky, jeżeli chodzi o wybieranie tych ludzi, bo tak, to nie jest tak, że my teraz chcemy po prostu kogoś wziąć i zawrócić go o 180 stopni, bo to jest bez sensu, więc jakby wybierając artystę i podchodząc do takiej współpracy, my tym kimś się po prostu na wstępie strasznie jaramy i przekazujemy swoją wiedzę i doświadczenie, które mamy, myślę, ogromne, ale jednak koniec końców to ma być indywidualna postać, jakby taka, jaka jest od początku do końca, a my mamy być jakimś takim supportem, który jest z tyłu i wspomaga, ale na pewno nie zmienia i nie tworzy na nowo, wiesz, ja nie chcę tworzyć teraz swojego awatara nowego, nie? W kimś innym, tylko jakby chcę też móc patrzeć i inspirować się od tego drugiego człowieka i brać od niego też jakby tą muzyczną, artystyczną energię. Mamy teraz z wytwórni, zresztą ruszamy już niedługo, strasznie to długo trwało, ale pandemia i takie, z Urbojem, Urboj Shout i Jania Fam. Materiał już jest zrobiony, więc jestem super podekscytowana teraz tym. Okej, pytam dlatego, że mam czasem wrażenie, że wytwórnie próbują, wiesz, tych tej całej masy zdolnych ludzi, to nie jest jakby sztuką umieć śpiewać, nie? Sztuką jest mieć gdzieś tam jakąś taką dodatkową treść w tej swojej muzie. I mam wrażenie, że często jest tak, że te wytwórnie próbują troszkę do jakiegoś mainstreamu sprowadzić każdego artystę, wyrzucamy ich na rynek i zobaczymy, co się przyjmie, nie? I co się dobrze sprzeda, bo na kimś i tak zarobimy. I że jakby trochę brakuje takiego indywidualności w tych artystach. Jasne, ale też często po prostu... Dobra, nie powiem tego. Dlaczego? Po prostu nieraz, wiesz, to jest, jak weszłam też na ten inny poziom bycia z tej drugiej strony, też zauważam dużo, dużo rzeczy i jest też tak, że jak artysta o siebie sam nie zawalczy, to ta wytwórnia, ona się może zesrać i nic nie zrobi, bo to jest ten artysta i on ma pociągnąć, w sensie my możemy go obkleić z każdej strony i teledyskami, pomysłami, bla, 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 ale jeżeli ta osoba sama w sobie nie ma tego czegoś i to nie chodzi o to, czy ona wyciąga trzy kreślne, czy jak śpiewa, tylko chodzi tak naprawdę o ten X-faktor, o to coś, czego nie da się opisać słowami i po prostu się to czuje, jak po prostu ktoś wchodzi i on cię ciekawi. I to jest coś takiego nie do oszukania. Taka artystyczna osobowość, nie? Tak, że po prostu ktoś wchodzi i jest. I on po prostu jest. Nie wiesz, kto to jest, ale po prostu oddziałuje na ciebie energią i mnóstwo osób też pięknie śpiewa. Tak, i nawet masa utalentowanych ludzi. I wiesz, i nawet lepiej, nie? Od, nie wiem, ode mnie, od innych topowych artystów. Ale,
ale nie są. Ale ty masz właśnie. Artystami. Ty masz właśnie sensie. To coś, nie? Czyli jakby trudno to sklasyfikować, ale ja bym to nazwał jakby charakterem, pomysłem, odwagą też, bo jednak robiłaś rzeczy kontrowersyjne, nie bałaś się wyjść ze swojego stylu i jakiegoś swojego wizerunku i zmieniasz to gdzieś tam cały czas. Jakby to nie jesteś piosenkarką, tylko artystką, nie? A to jest zasadnicza różnica. Tak, tak, tak. Jest dużo więcej lepszych piosenkarek ode mnie. Tak, ale to jest jakby rzemiosło, nie? Tak, to jest rzemiosło, tak, tak, tak. To jest różnica zasadnicza. I to jest niby mała różnica, ale też ogromna, nie? No bo to po prostu świetny piosenkarz nie pociągnie za sobą tłumów. On po prostu świetnie śpiewa. I po prostu i świetnie śpiewa. Ale jakby on śpiewa, a ty se gadasz przy kawie z kimś nadal, nie? A on świetnie śpiewa. A jak wychodzi artysta, to on może po prostu fałszować po prostu jak najgorzej, jak zło. I cię to ciekawi. To jest coś nie... Nie wiem, nie można tego w żaden sposób sklasyfikować i nazwać. I myślisz, że trzeba mieć coś w głowie, żeby właśnie być takim artystą, który w ten sposób magnetyzuje i przyciąga? Czy trzeba mieć to? Czy na przykład możesz być jakąś prostą, bezrefleksyjną osobą i też robić taką karierę? Czy raczej trzeba podchodzić do życia w twój sposób? Czyli nie, myślę, że jest wiele sposobów i że też jest wiele takich karier ogromnych, że po prostu ktoś jest na przykład też wybitnym, ale że wybitnym takim śpiewakiem, nie? Że po prostu zabiera ci dech w piersiach i że no, że też tak można i tylko po prostu przyciągasz innych ludzi, nie wiem, nie, ja się jaram po prostu artystami, którzy są artystami, którzy są po prostu crazy i im bardziej widzę, że ktoś jest odklejony, to tym lepiej, to mi się bardziej podoba, nie, a niektórzy po prostu lubią, jak wychodzi Beyoncé i po prostu przez całe 3 godziny po prostu śpiewa tak, że kopara opada, tak. A mnie na przykład to nudzi, ale doceniam, w sensie doceniam kunszt, wszystko, uważam, że to jest top, ale wolę jak Rihanna po prostu trochę pofałszuje. That's me. Tak, ona ma szczególne koncerty rzeczywiście też na Bani. A propos koncertów, właśnie 24 lipca widzimy cię na letniej scenie Progresji, także gorąco was zapraszamy. Forfan ma też patronat tego wydarzenia, będzie super. Zapraszam. Gelato zagrałaś wczoraj w Białymstoku, bo miałaś wczoraj występ. Nie. Czyli jeszcze tej epki nie, na żadnej scenie nie pokazałaś. Wiesz co, gramy tak na oko. Gelato wpadł na sam koniec, więc musimy po prostu zrobić próbę, żeby to zagrać. Okay. I będzie na tej już letniej scenie 24? Nie będzie. No jak nie? No masz jeszcze trochę czasu. Bo nie było, bo chłopacy grają w innych zespołach i nie mieli czasu, to jest ich wina. Za dużo pracujesz po prostu, że musisz mieć kilka. Nie, miejsc. oni, to nie moja wina, tak. Oni. To się teraz dużo. Nie, ja właśnie za mało pracuję i muszą dorabiać. Okay. Nie, ale no niestety, tak, Gelato nam się nie, chyba nie uda tego dograć, ale w ramach koncertu będą goście. Będzie Kara, zarapujemy numer Antipop i będzie też Natka Shredder, którą wykonam utwór Sold Out. No to fantastycznie. Więc to będzie tak bardzo dziewczyńsko, super. Klasowe dziewczyńskie klasowe towarzystwa. Klasowe dziewczyny. Tak, będą takie, ostatnie ławki. Z amerykańskich seriali albo filmów, tak. Nie? Trzy takie rozrabiaki. Będziesz tak wchodzić na scenę, takie slow motion tak, będzie, tak, wiesz, tak. A tam wszyscy po Kill Bill. Tak, wszystko będzie wybuchało z tym oczywiście. Tak. Fajnie, no to gorąco zapraszamy w takim razie. Bilety zdaje się, że jeszcze są. Tak. Także 24 zapraszamy. Lipca, letnia scena Progresji i na żywo Maggie, Gaja, Margaret, Gosia. Gosia. No. Jezu, co jeszcze? Bardzo ci co dziękuję. Jeszcze ta dziewczyna wymyśli? Boże! Podróż do Peru, emeryturę w Peru, nie? Bo to słyszałem, że ci się marzy. Emerytura w Peru? Nawet wcześniej mi się marzy. Taka wczesna emerytura, wczesna taka 32 lata, nie? W Peru. 35. Ej. Dobra, a jaka jest jedna rzecz lepsza w Peru niż w Polsce? I zakładam, że to nie jest Machu Picchu i pogoda. Że lepsze w Peru niż w Polsce? Ta. Że dlaczego tam, a nie tu? Jakby to są powiązane wszystkie rzeczy, ale wydaje mi się, że przez to, że to jest po prostu ciepło i jest słońce, to wpływa na ludzi i oni są tacy dla siebie bardzo kochani. Ale to nie jest tak, że teraz narzekam na nas, na Polaków, bo ja to rozumiem. Bo my nie mamy przez pół roku słońca i to się idzie wkurwić. To prawda. Idzie się zdenerwować. A później przychodzi lato i my wszyscy jesteśmy uśmiechnięci, kochani, w ogóle się bawimy. Jeszcze więc jakby te to jest. A to już nie, a to już koniec jest z tym. No właśnie, jak to w końcu będzie? Bo no już nie cofamy. W tym roku już nie? Mm-mm.
Bo oni to już mieliśmy w zeszłym robić, tak. Ale pandemia jakby miała taki wpływ w ogóle na to, ale tak, czyli w tym roku już nie. Czyli już nie. Czyli godzina więcej słońca, cudownie. No, więc ja po prostu, że słońce. Mamy za mało słońca po prostu tutaj, dlatego tak się denerwujemy wszyscy na siebie. Okej, okay. No dobrze. Ja też. No to się cieszmy, radujmy i bądźmy na koncercie 24. Zapraszam. No dziękuję Ci, Megi. Dziękuję bardzo. Gracias i hasta luego. Hasta luego. For Fun Home.